tragedia w Lubuskiem. 25-latka zamordowana Lubuskie, zabójstwo w Siniawieżarskiej. Zginęła 24-letnia kobieta. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zabójstwa 24-latki z Siniawieżarskiej w Lubuskiem. Ciało kobiety znaleziono minionej nocy w domu, poinformował Łukasz Wojtasik z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Zaalarmowani policjanci, w nocy w niedzieli na poniedziałek udali się pod wskazany adres w Siniawieżarskiej. Po wejściu do mieszkania znaleźli martwą kobietę. Obrażenia na ciele 24-latki wskazują, że padła ofiarą zabójstwa. Polsat News informuje, że ciało 24-latki leżało w łazience. Miała ranę kłutą szyi. Przyczynę jej śmierci ma ustalić zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok. Na razie do sprawy nikt nie został zatrzymany. Poszukujemy 27-letniego byłego konkubenta kobiety, który może posiadać informacje w tej sprawie. Wykonywane są również inne czynności procesowe, powiedział prokurator Łukasz Wojtasik. W liście miał przyznać się do zbrodni poszukiwany 27-latek porusza się samochodem osobowym marki Mitsubishi. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarki Polsat News wynika, że podejrzewany o zbrodnię mężczyzna zostawił w domu swoich rodziców list, w którym przyznał się do popełnienia zabójstwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Żarach.